Od razu nagrywamy oczywiście, nie? I teraz dowiemy się, kto był tym naszym tajemniczym wybawcą. A tak w ogóle siemka. To był ktoś, kogo znałem bardzo dobrze. Hej, człowieku! Jesteś pewien, że powinieneś się pojawiać w tak poważnej szczenie jak ta? Ty niewdzięczny mały kutasie! Cholernie się bałem, wiesz o tym? Aizawa Eichi pomógł mi wstać na nogi i natychmiastowo zaczął uciekać. Pośpiesz się i ukryj się, idioto! Ach tak, on również był w centralnym bulwarze, czyż nie? Ponaglany przez Eichiego, podążyłem za nim przez drzwi w głąb alei. Eichi naszym bohaterem. O! Wnętrze, ten bar, który te wydarzenia z Saizo się działo. O, no. Wewnątrz znajdował się bar, który niegdyś odwiedziliśmy podczas naszej pogoni za Saizo. Tylko jedno okno było w nim popękane, a jedzenie i alkohol nie zostało w ogóle naruszone. Czyk po jednym? Człowieku, po prostu uderzyłem kogoś po raz pierwszy w swoim życiu. W końcu do tego doszło. Myślę, że jestem tym prawdziwym złym draniem. Naprawdę uratowałeś mi tyłek. Tak, i lepiej bądź wdzięczny. Zawdzięczasz mi swoje cholerne życie. Tak, w takim razie wciąż jesteś żywy, co? Tak, stary, po prostu oszalałem. Mam na myśli, że nie miałem pojęcia, co tutaj chodzi, ale to chyba mój bestialski szósty zmysł dał mi kopa czy coś. Po prostu ukrywałem się tutaj przez ten cały czas. Co za szczęśliwy mały drań. A, hej, zaczekaj chwilę. Rozglądałem się dookoła sklepu. Gdzie jest teraz panna Noriko? Ciałem Eichiego targały wstrząsy. Noriko, oni chwycili ją i wtedy... Zapomnij, po prostu sobie z ciebie żartuję. Co? Olała mnie, bracie. Ona nawet nigdy nie była na centralnym bulwarze. W tej sytuacji to byłoby dobrą wiadomością. Odetchnąłem z ulgą. Ale to nie czas na odczuwaniu ulgi. Wyciągnąłem swoją komórkę i wybrałem numer USAMI. Ale musiał być tu zły zasięg lub coś podobnego, ponieważ nie mogłem się z nią połączyć. W każdym bądź razie, co tu u diabła się dzieje? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie ma stąd żadnej drogi na zewnątrz. Poważnie? Wiedziałem do cholery. Po prostu wiedziałem. W całej okolicy dochodziły krzyki. Myślałem, że Amerykanie wypowiedzieli nam wojnę i bombardują zatokę czy coś. To nie jest wojna, to masakra. A żeby to wszystko było jeszcze bardziej popieprzone, tą rozróbę urządzają dzieci. Szpitale, policyjne boksy, budynki rządowe nie oszczędzały niczego. Wszystko stoi w płomieniach. Nie mów mi, że to robota tego całego mało. Najprawdopodobniej. Gdy teraz się nad tym zastanawiam, nie mam niezbitych dowodów na poparcie teorii o mało, ale oboje z USAMI jesteśmy o tym bardzo mocno przekonani. Dobrze, zapytałeś mnie o Noriko, więc teraz moja kolej. Gdzie jest USAMI? Nie mam pojęcia. Poważnie? Daj spokój, umawiacie się ze sobą, czyż nie? Bo po szkole chodziła plotka, że opuszczaliście zajęcia, by wybrać się razem do gorących źródeł. Nie umawiamy się ze sobą. I o co chodzi do diabła z tymi gorącymi źródłami? Tokita prawdopodobnie otworzyła swoją niewyparzoną gębę i wymyśliła tą bajkę. W każdym razie zamierzam jej poszukać. Skierowałem się do wyjścia. Hej, a właściwie to jakim mieście oczekujesz ją znaleźć? No cóż, no nie chodzi mi o jakieś szczególne miejsce. Czy nie byłoby lepiej poczekać, dopóki nie złapiesz z nią kontaktu? Nie. Może być w tak niepewnej sytuacji, że nie jest w stanie używać telefonu. Poczekaj! Człowieku, oszalałeś? Nagle, kiedy Eichi podszedł, by chwycić za moje ramię, znajdowali się po drugiej stronie drzwi. Wiem, że tutaj jesteś, Azai! Cholera! Znaleźli nas! Kontynuowali walenie w drzwi. Czy są tutaj jakieś inne wyjścia?
Jest jedno rozstrzaskane okno, ale nie widzę żadnych tylnych drzwi. Wskazałem na nie palcem Ejciemu. Nie jest dobrze, wyszeptał. Zostaliśmy otoczeni. Powyszczale z pistoletu drzwi zostały otwarte kopiakiem. Zaczęli napływać do baru zupełnie jak banda zombich. Hashimoto zbliżał się do nas z pociemnianą twarzą od osadów z błota i sadzy. To koniec waszej drogi. Ach, zamierzam się z tobą zabawić, zanim zamęczę cię na śmierć. Nagle na swoich plecach poczułem nacisk. W moich oczach na moment zapłonęły iskry. Moja głowa paliła, jakby stała w płomieniach. Ech! Pole mojego widzenia pogrążyło się w ciemności. Miałem wrażenie, że usłyszałem gdzieś przeraźliwy głos Ejciego, ale w odpowiedzi nie potrafiłem nawet kiwnąć palcem. Nieźle. Miałem nadzieję, że z Kisuke wszystko w porządku. Usami Haru martwiła się o chłopaka, który poświęcił się, by ją uratować. Dzięki niemu mogła wydostać się z uścisku tego wściekłego tłumu. Może zgrywa nieczułowego, ale przyparty do muru naprawdę staje się bohaterem. Chciała się z nim natychmiast skontaktować, by upewnić się, że nic mu nie jest, ale z jakiegoś powodu nie mogła się dodzwonić. Nieważne, ile razy wybierała jego numer, rezultat był za każdym razem taki sam. W dzielnicy biurowej, znajdującej się rzut kamieniem od centralnej alei, nie było zbyt wielu zbirów. Zamiast nich zauważyła człowieka w wojskowym stroju z bronią automatyczną. Czyżby był to jeden z najemników, o którym wspomniała Yuki? Zważywszy na to, że Haru jak na razie dostrzegła tylko jednego, niewielu z nich musi brać udział w tej operacji. Jednakże ten, z którego Haru wpadła, się nie patyczkował. Zabijał bez przerwy i bez mrugnięcia okiem, nie przejmując się ściganiem celu. Po zeszczeleniu kogoś kontynuował swój patrol jakby nigdy nic, wodząc wszędzie bystrym wzrokiem. Jej mózg był gotowy do pracy w mgnieniu oka. Od bombardowania w Teatrze Moskiewskim, od dnia, w którym straciła matkę, gniew i nienawiść do Mao nie opuściły Haru nawet na moment. Fakt, że Mao umieścił tu profesjonalistę, sugeruje, że region jest ważniejszy niż Centralna Aleja. Teraz musi tylko zrozumieć, dlaczego. Tak jak wspomniał Kyusuke, celem Mao jest uwolnienie Sameimy Toshikatsu. Przypuszczalnie głównym zakładnikiem jest polityk Imagawa. Wie także, że pracownicy korporacji Sano są przetrzymywani. Prawdopodobnie terroryści chcą ich zabić, aby wysłać policji ostrzeżenie. Czy policja zaakceptuje ich żądania? Policyjna jurysdykcja nie obejmuje przedwczesnego zwalniania więźniów. Mała musi o tym wiedzieć. Nie jest typem człowieka, który zasłał całe to zamieszanie bez choćby najmniejszej szansy powodzenia. Chyba że używa zakrojonego na taką skalę terroryzmu po to, by zachwiać decyzją rządu. Oczywiście policja się nie ugnie, nie będą negocjować z terrorystami, więc co powstrzymuje policję przed wkroczeniem do akcji, skoro już jest sporo ofiar cywilnych? Czynnik numer 1. Większość szalejącego tłumu to nieletni. Czynnik numer 2. Policja najprawdopodobniej nie zabezpieczyła jeszcze zadowalającego punktu wejścia. Czynnik numer 3. Miejsce pobytu Imagawy nie zostało jeszcze potwierdzone. Pierwszy czynnik to perfekcyjny przykład patologicznej ostrożności Mao. Mimo że w Japonii okazjalnie widuje się przestępstwa popełniane przez nieletnich, to jest to wciąż mały odsetek w porównaniu do chuligaństwa nieletnich na zachodzie. Jednakże ta sytuacja jest na tyle poważna, by wzywać drużynę szturmową. Jakby tego było mało, zaangażowana w to młodzież zabarykodowała się w bardzo wąskim obszarze. Policyjne szychy muszą się teraz nieźle nad tym głowić, no w sumie. Drugi czynnik rodzi wątpliwość. Załóżmy, że każda z dróg na centralnej alei została zablokowana. Nawet jeżeli możliwe jest zrobienie barykady nie do przebicia, w ich obronie musi być przynajmniej jeden słaby punkt. Na zwrócenie na siebie uwagi w centrum jest kilka możliwych sposobów. Haru pierwsze przyszły do głowy: opancerzony pojazd mogący się przewić przez budynek lub ładunki wybuchowe eksplodujące przez worki z piachem. Więc przyczyną wahania się musi być Imagawa.
Sama Haru nie znała go za dobrze, ale wydawał się być dość dużą polityczną rybą. Dość grubą polityczną rybą. Oj. Skoro policja nie jest w stanie go namierzyć, to nawet jeżeli zabezpieczą punkt wejścia i wyjścia, zostanie zabity, zanim specjalny oddział szturmowy do niego dotrze. Właśnie dlatego Mao stworzył wokół siebie taką barierę destrukcji. Nawet gdyby udało im się przebić przez barykady i na ślepo szukać Imagawy, to znaleźliby się z twarzą w twarz z tłumem. Naturalnie nie będą odczuwali takiego parcia na spust w obliczu hordy dzieci, zwłaszcza że niemożliwym byłaby natychmiastowa identyfikacja, czy to człowiek, czy ktoś podstawiony. W tym momencie Usami wydawało się, że słyszy głos Kyusuke. Daj spokój, Usami, co ty sobie myślisz? Ma rację, pomyślała Usami. Poważnie, co ona sobie myśli? Powinna obmyślać, jak ponownie spotkać się z Kyusuke tak szybko, jak tylko się da. Może nawet uciec z tego piekła. Wracajmy do domu i posłuchajmy muzyki klasycznej. Naprawdę nie chciała już więcej słyszeć muzyki klasycznej. Kyusuke z pewnością poprosiłby ją jeszcze raz, żeby zagrała na skrzypcach. Nigdy nie myślała, że zostanie jej fanem. Nie mogła już grać na skrzypcach. Nie po tym wszystkim. To wszystko wina Mao. Zmyślony diabeł na strunie G, jej skrzypiec okradł ją ze wszystkiego, co było jej drogie. Zabiję cię. Haru spojrzała na budynek kwatery głównej korporacji Sano. Mogła dostrzec czarne pudło poruszające się w górę i w dół przez kolumnę okien. Była działająca główna winda. Skoro zamknęli zapory przeciwogniowe, to założyła, że wyższe piętra będą całkowicie odcięte. Najwidoczniej to założenie okazało się błędne. Tylko czemu? Oczywiście, terroryści zamierzali przemieścić zakładników. Policja bez wątpienia obserwowała miejsce, z którego ostatnio kontaktowali się ludzie pilnujący Imagawy. Tym miejscem był budynek Sano. W porządku, dowiem się, dokąd idą. Gdy tylko będą w stanie potwierdzić położenie Imagawy, policja powinna wtargnąć do środka. Tylko wielka szkoda, że Haru nie będzie mogła zabić Mao własnymi rękoma. To ci dopiero niespodzianka! Za nią odezwał się głos. Nawet go nie zauważyła. Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak to zrobiłem, to może już czas najwyższy, by zacząć studiować swoich wrogów. Mao spojrzał na nią z góry ze swoją zwykłą pewnością siebie. Przy nim, celując w nią broń, był ten Kaukazyjczyk, którego niedawno widziała. Praca w terenie, Usami. Widzisz szczura w pobliżu bazy, zakradasz się, pozbywasz się go. Nawet gdybym był tak niekompetentny, za jakiego mnie uważasz, to wszyscy moi przyjaciele są ekspertami w tej dziedzinie pracy w terenie. Mało. Słyszałem, że w okolicy widziałem długowłosą dziewczynę, więc przyszedłem to sprawdzić. I patrzcie państwo, to rzeczywiście ty, Usami. Przemówił radośnie do człowieka stojącego obok niego. Najwidoczniej w ten sposób ją przedstawiał. Niezmiernie mnie cieszy, że byłaś w stanie przeżyć. Cóż, to nie pierwszy raz, gdy spotykamy się w trakcie aktu terroryzmu. A, chyba masz rację. Mówił o tym tak jakby zapomniał. Niewybaczalne. Cóż, więc co sprowadza bohatera w takie miejsce jak to? Chyba nie uciekniesz, prawda? Przyszłam cię zabić oczywiście. Niech no zgadnę. Przyszłaś tu odkryć położenie Imagawy? To ściśle tajna informacja. Twoja odwaga jest godna podziwu. Wzruszył ramionami ze szczyptą humoru. Potem wskazał na znajdujące się za nią wejście do budynku Sano. Idzie z nami. Co? Czemu po prostu jej nie zabije? Człowiek stojący koło niego wydawał się myśleć dokładnie o tym samym. Spojrzał na Mao z protestem. Wybacz, Alan, ale rozumiesz, siła przyzwyczajenia. Trochę to co prawda dziecinne, ale nic nie poradzę na to, że chcę się trochę pobawić z moją ofiarą, zanim ją zabiję. Nie mogła znieść tej aroganckiej postawy. Kiedy zabił jej matkę, zostawił Haru przy życiu jako element jakiejś chorej gry. Haru zniosła tę zniewagę i podążała za Mao. Poczuła na karku zimny dreszcz. Śnieg padał z ciemnego, zachmurzonego nieba. Zawracam do Kyusuke? Obudził mnie dźwięk zamykających się ciężkich, żelaznych drzwi. Moja głowa bolała. Po krótkiej chwili mój wzrok odzyskał ostrość. Obudziłeś się, kochaniutki? Uśmiechający się nieznacznie Hashimoto szczelił palcami.
Byłem w pomieszczeniu wyglądającym na piwnicę. Był to kwadratowy pokój, szeroki na jakieś 30 metrów. Nieznośna cisza idealnie komponowała się z dusznym powietrzem. Nie było tu okien, a za jedyne źródło światło robiła zwisająca z sufitu żarówka. Syk po jednym. Zniosłem ból i otworzyłem usta. Gdzie ja jestem? W odosobnionym miejscu. Wzruszył ramionami. Nie było tu nikogo poza mną. Jestem w stanie zobaczyć tylko niedopałki z papierosu walejące się na podłodze i ciała dwóch kobiet leżące pomiędzy nimi. Ich ubrania były całe w strzępach, a ich puste oczy wpatrywały się we mnie. To ty to zrobiłeś? Serce waliło mi tak szybko, że aż mogłem je usłyszeć. Oczywiście, oznaka mojego strachu przed tym, co miało się ze mną stać. Jesteśmy w podziemiach klubu. Słyszałeś kiedyś o Yuri? To jeden z większych klubów w centrum. Z tego, co pamiętam, znajduje się on na skraju centralnej alei. Rozumiem. Czekacie tu i łapiecie ludzi szukających drogi wyjścia. Zgadza się. Wschodnie wyjście na pierwszym piętrze prowadzi do granicy. Co? Hashimoto zachichotał. Jeszcze raz sprawdziłem swoje otoczenie. Na stoliku w pobliżu ściany znajdowała się butelka sake, zapalniczka i popielniczka. Leżał na nim biznesmen. Martwy, oczywiście. Myślisz, że uda ci się uciec? Uciec? Niby przed kim? Przed policją, oczywiście. Możecie być nieletni, ale jeśli zrobicie coś tak szalonego, wiesz chyba, co was czeka. Hashimoto tylko ponownie zachichotał. Zawierał w sobie ślad współczucia, łatwo zławiony przez drwinę. Jak zamierzasz uciec tym razem? Cała okolica jest otoczona przez policję. Nie uciekamy. Co? Mówiłem ci, to kraj. Nasz kraj. Więc nie mamy powodów, żeby uciekać. Spojrzałem na Hashimoto. Szef niedługo zażąda, aby na tej ziemi nadano prawo terytorialne. Może tak po ludzku? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Och, nie masz? To znaczy, że blokowanie obecnych przestrzeni jest równie z niebo nad... Jeszcze raz. To znaczy, że blokowana obecnie przestrzeń, jak równie niebo nad nią, nie będą już częścią Japonii. Zabrakło mi słów. Będziemy wolnymi od policji i japońskiego prawa. Zaprawdę kraj marzeń. W rozgoryczkowanych słowach Hashimoto nie było śladu kłamstwa. Zamiast tego wydawał się być przepełniony głęboką wiarą i przekonaniem. Miał w sobie ślad ekstazy. Wyglądał, wypisz wymalu, jak oszalały kultysta. Naprawdę wierzysz w całe to pierdolenie? Pozwól, Azaj, o coś cię spytam. Gdyby ktoś ci powiedział, że pewnego dnia centralna aleja zmieni się w pole bitwy, uwierzyłbyś? Nie mogłem nic na to powiedzieć. Wiesz co, Azaj? Mój ojciec jest inny niż ja. Naprawdę chciał zostać nauczycielem. Słyszałem, że pozycja wicedyrektora jest naprawdę imponująca. Ale odkąd pierdolony stary Shiratori nas wyrobił, wszystko poszło w diabli. Media żerują na nas w dzień i noc. Moja mama wróciła do swoich rodziców, a moja młodsza siostra jest prześladowana w swojej podstawówce. Sam doświadczyłem czegoś podobnego, więc do pewnego stopnia mogłem zrozumieć jego żal. Jak dasz broń komuś takiemu jak ja? Czy to naprawdę będzie to aż tak dziwne, że zapragnie kogoś skasować? Jednak nie mogłem mu współczuć z powodu jego natury. Dla dzieciaka w kwiecie wieku duma jest wszystkim. Nie możesz pozwolić, by ludzie patrzyli na ciebie z góry. Jeżeli ktoś czegoś z tobą spróbuje, odpłacasz mu. Jeżeli ktoś zadrze swoją rodziną, odpłacasz światu odpłacasz się światu przez zadzieranie z rodzinami wszystkich innych. Mało dobrze rozumiał tę część ludzkiej psychiki. Okej, pomyślmy tylko przez chwilę. Nie ma mowy, żebyście założyli własny kraj. Ale założymy. Po pierwsze, co z jedzeniem? Może wam starczy na jakiś tydzień, ale co potem? Co więcej, jeżeli zerwicie relacje z Japonią, to odetną wam broń. Nie wspominając o tym, że broń prędzej czy później skończy się amunicja. A gdy to się stanie, to nawet pył po was nie zostanie. Mało coś wymyśli. To nie jest odpowiedź. Jesteście tylko wykorzystywani. Każdy na początku tak mówi. Teraz, kiedy zeszliśmy tak daleko, nikt już tak nie mówi. Cóż, to prawda. Aż do teraz popełnili już sporo przestępstw i wykroczeń. Teraz, kiedy sprawy zaszły już tak daleko, nie miałem innego wyboru, jak ufać mało. Czytałem kiedyś w jednej książce, że skorumpowani przywódcy religii i
i kultów stwarzają sytuacje, w których ich poplecznicy już nie mogą zawrócić. Dzisiaj na centralnej alei każdy, kto nie oddawał się przemocy, stawał się celem. I tak z uwagi na okoliczności ludzie musieli zabijać innych ludzi, jeżeli sami nie chcieli zostać zabici. Wciąż jestem zszokowany, że doszło do tego pomiędzy dziećmi. Oczywiście policja teraz jest zszokowana. Dostałem zawrotów głowy. Okrucieństwo planów mojego brata wpędziło mnie w rozpacz. Nie kłopot się z przekonywaniem mnie, że to nie zadziała. Ta, wiem, w szkole nawet nie byliśmy przyjaciółmi. Cóż mi to wyjąłeś? A jak już przy tym jesteśmy, wiesz, co się dzieje z twoim małym przyjacielem? Eiji? Jest rozpłaszczony na podłodze piętro wyżej. Powiedział, że nas dołączy, po czym nas zaatakował. Ja cię proszę, przecież to... Przecież to, że to zrobi, było takie oczywiste. Pierdolona, głupia, mała krewetka. Ja, brzmi całkiem jak on. Pustość mojego głosu zdziwiła nawet mnie samego. A więc, wciąż żyje. Ta, zastanawialiśmy się, czy mnie zrobić z niego później czegoś zabawnego. Powiedział z radością. Może publiczna egzekucja? Byłeś kiedykolwiek na tej stronie z filmem, w którym ucinają żołnierzom głowę na Bliskim Wschodzie? Jakie to aktualne. Wiem, o co ci chodzi. Cóż, wrzucamy teraz do sieci sporo brutalnych rzeczy. Cały świat będzie się nas bać. Całkowicie stracili już kontakt z rzeczywistością. Przygotowałem się na to, co miało nadejść. Więc chcecie zrobić z Ejsiego ofiarę, pierwszego lepszego zjebanego gówna, które wam przyjdzie do głowy? Ciebie też! Przytaknął bez chwili wahania. Wiemy, że to, co zrobimy, jest złe, ale w końcu zrozumiałem, że w czaszach zło to także forma zbawienia. Cóż, ty i ja możemy być zaledwie płotkami, ale jest coś, co powinieneś wiedzieć. Co do kurwy? Zawsze będę większą płotką od ciebie. Jesteś tylko narzędziem do manipulowania w rękach większego zła, zwanego jako Mao. Nawet nie próbuję zmyśleć samodzielnie. Pomyślałem o moim zmarłym ojcu. Prawdziwy czarny charakter to ktoś taki, który za nikim nie podąża, ani nie wykupuje się w niczyje łaski. Absolutny samotnik. Aż do teraz sam tego nie rozumiałem. Wiednie pierdol o czymś, co ty myślisz, że zrozumiałeś. Nagle Hashimoto rzucił się na mnie. Złość na jego twarzy była zupełnie na innym poziomie niż wcześniej. Jego stopy gwałtownie odbiły się od ziemi. Próbowałem zablokować go ręką, ale moje ciało nie ruszało się tak, jakbym tego chciał. Zanim mój mózg rozpoznał tępy ból, zostałem już ściśnięty o ścianę. Wciąż byłem przytomny, ale nie mogłem oddychać. Powtórz to! Uderzył mnie w brzuch z wielką siłą. Nie byłem w stanie formułować słów. Tylko jęk wyszedł ze mnie, gdy wiłem się w agonii. Wstawaj! Powoli starałem się wstać. Moje ciało stało się ekstremalnie ciężkie. Miałem problemy z oddychaniem, jakby ktoś wepchnął mi coś do gardła. Kładąc ręce i nogi na ziemi, w końcu zdołałem się podnieść. Hashimoto cofnął się o krok. Kurwa, miałem zamiar na niego zaszarżować. Wziąłem ręce z ziemi i zdołałem stanąć na nogi. Muszę wstać, ruszyć się, wydostać się stąd i spotkać się z Usami tak szybko, jak to możliwe. Ty bogaty, rozpieszczony pachorze! Hashimoto powalił mnie i kopnął mnie w bok. Płotka, płotka! Nabijałem się z niego. Może tak mu odpierdoliło, dlatego po prostu nie lubi mojej twarzy. No już, wstawaj! Och, wstanę. Wstanę tyle razy, ile będzie trzeba. Lecz podłoga chwiała się wokół mnie, więc nie mogłem znaleźć stabilnego oparcia. Rozpościłem się na podłodze i włożyłem całą siłę w nogi. Ustawiłem stopy na ziemi i wyprostowałem kolana i w końcu powstałem. Powstrzymywałem się obiema nogami, gdy tym razem był to cios. W trakcie, gdy moje plecy znów spotykały się z podłogą, wpatrywałem się w arogancką, malutką płotkę. To on tracił panowanie nad sobą. Zachichotałem. Podłoga kiwała się coraz bardziej, a braku tlenu rozbolały mnie uszy. Wiesz co? Zdecydowałem już, że co z tobą zrobię. Chyba spalę cię na stosie. Hashimoto spojrzał na mnie z góry. Chciałem obrazić go tak mocno, jak tylko mogłem. Płotka! Ale wypaplałem tylko to żałosne słowo. Popatrzywszy na mnie przez chwilę, Hashimoto wyszedł. Drzwi się zamknęły, a ja zostałem sam w ciszy. Trochę mi to zajęło, ale walcząc z bólem i z dreszczami, w końcu zdołałem stanąć na nogi. Potykając się, ruszyłem do drzwi, mam rosnąć sam do siebie. To nic. W
porównaniu z tym, co przyszedłem przez Gonzu, takie coś nie miało na mnie żadnego efektu. Złapałem za klamkę. Otwieraj się! Oczywiście, że się nie otworzy. Niech to szlak. Usami! Ale jesteście w ciemnej dupie. Winda mknęła cicho w górę. W górę do celu. W środku równie cicho. Zaraz wrócę, chwila. To, zaraz będę. Dobra, jestem. Wiem, że to światło na pewno lepiej niż by było tak ciemno. Tak się wciągnąłem, że w ogóle nie zauważyłem, że ciemno się zrobiło. Nie wiem, sam coś się z kamerą stało, ale jest dziś. Winda mknęła cicho w górę do celu. W środku równie cicho. Mało obserwował Haru ze skrzyżowanymi rękoma. Ech. Haru tak samo obserwowała jego, czekając na okazję do ataku. Mało wyraźnie bawiła ta sytuacja. Zostawił Haru nieskrępowaną, po prostu ją obserwując. Jego uśmieszek zdawał się mówić: jeśli masz jakiegoś asa w rękawie, pokaż mi. Drzwi windy się otworzyły. Za ciemnym, wąskim przejściem czekał na nią przeznaczony dach. Kyusuke jest tutaj na centralnej alei, czy nie? I co w związku z tym? Ten utwór jest strasznie głośny. I co w związku z tym? Nad nią majaczyło pochmurne niebo. Niemniej jednak liczne światła ulic w dole świeciły wystarczającym blaskiem, by przebić się przez chmury. Podobno to tutaj go spotkałaś. Mało przemówił tak, jakby rozpamiętywał odległą przeszłość. Nie miał przy sobie broni. Po prostu arogancko stał przed Haru. W co ty pogrywasz, Mało? Przygotowałem po prostu odpowiedni grunt pod twoją śmierć, powiedział z uśmiechem. Osobiście wolałbym kanał ściekowy, ale niestety wszystkie wejścia znajdują się poza aktualną zablokowaną strefą. Haru posłała Mało wściekłe, wyzywające spojrzenie. Mało kontynuował. Dawno temu grałem z Kyusuke w gry wideo. RPG, tak je nazywano. Czasami nasze sesje trwały aż do późnej nocy. I co z tego? Ostatecznie walka pomiędzy bohaterem a władcą demonów zawsze odbywała się w jakimś wzruszającym, ważnym miejscu, takim jak to. Jego oczy miał w sobie zadowolony, odległy błysk. Bohater rósł w siłę i używał nowo odkrytej mocy, by zniszczyć władcę demonów. Tylko, czy będziesz w stanie urzeczywistnić te bajki? Przez ostatnie 10 lat zemsta była dla mnie wszystkim. W jej skład wchodziły kraj, Azai Gonzu i wiele innych rzeczy i ludzi. Ale jądrem mojej nienawiści byłaś i zawsze będziesz ty, Usami. I wzajemnie, Mało, zrujnowałeś całe moje życie. Więc chcesz mnie zabić? Mimo, że jestem bratem Kyusuke? Wyraz twarzy Haru stał się napięty, gdy zaatakowało ją zwahanie. Nie byłoby ci go żal? Wiesz, bardzo mnie kochał. Wyobraź sobie, jakby go zdewastowała moja śmierć. Błagasz o życie? W żadnym wypadku, odpowiedział, potrząsając głową. Chciałem ci tylko pokazać, że twoje intencje również są złe. Wiem o tym. Oczy Mało zalało tyle nienawiści, że mogłaby wypchnąć je z oczodołów. Posłuchaj, Usami, każdy jeden człowiek żyje w świecie, w którym jest sprawiedliwy. Każdy jeden człowiek w nim zostanie, aż nie zgnije w grobie. Wie o tym. Nawet w trakcie tej rozmowy serce Haru płonie, próbując usprawiedliwić jej pragnienie destrukcji Mało. Kiedy ktoś poddaje się przemocy, zwraca się do tej rozkosznej słabości zwanej usprawiedliwieniem. Czy ofiarą byłby uzbrojony po zęby terrorysta, czy mała dziewczynka? Kiedy ktoś kogoś zabije, on lub ona zawsze będą próbowali doszukać sprawiedliwości w swoim czynie. Mówi się, że ludzie są lekkomyślni z natury i że żadna emocja nie może trwać wiecznie. Nawet ja miewałem takie momenty, kiedy czułem, że powinienem ci przebaczyć. Cały czas nie dawał mi pogląd, że rodzice to rodzice, a dzieci to dzieci. Z Haru było tak samo. Miewała w życiu bezsenne noce. Noce, kiedy myślała o zaprzestaniu tej szaleńczej zemsty, aby normalnie żyć. W końcu jednak nienawiść zwyciężyła. Ojciec kiedyś powiedział, że Usami nigdy nie dostanie na łuski, dopóki Haru nie zginie. Haru przemówiła. Ja też nie byłam w stanie odpuścić. Każdego dnia, za każdym razem, gdy otwierałam mój futerał na skrzypce, przypominałam sobie o żalu matki. Mało przytachnął ze zrozumieniem.
Była to jego najbardziej głębokie przytaknięcie. Mało... Aha, powtórzenie? Bez sensu. Nie wiem, zrobiłbym ten, przetłumaczyć sobie to zdanie bez translatora. To było ciekawe wyzwanie. Mało szukał czegoś na kształt wyschnienia. Chciał, żeby Haru nienawidziła go tak, jak on nienawidził jej. W każdym bądź razie Haru poczuła coś na kształt ulgi, gdy usłyszała, że Mało jej nienawidzi. Sprzątani w łańcuchem nienawiści nigdy nie zaznają spokoju. Zgodzić się ze mną umysłami, że wszystkie emocje, ze wszystkich emocji nienawiść żyje najdłużej? Jako dowód wojna jest wszechobecna w historii ludzkości. Haru nie wiedziała, czy się zgadza, czy nie. Cóż, przypuszczam, że jest jeszcze jeden. Mało się skrzywił. Wiedział, co Haru zamierzała powiedzieć. Nie tylko nienawiść władała jej sercem. Mogła bez wahania powiedzieć, że ostatnie 10 lat było podzielone między miłością do Kyusuke i nienawiścią do Mao. Kyusuke? Haru była szokowana. Po raz pierwszy widziała w oczach Mao coś na kształt błysku ciepła. Na chwilę powrócił do swojej roli zmartwionego starszego brata. Jednak powrócił do jego zwyczajowego uśmiechu, nim nie zajęło mu to długo. Nie masz się czego bać. Kyusuke dołączy do ciebie krótko po tym, jak już cię tu zabije. Będziecie mogli zostać razem na zawsze. Oklepana przemowa. Cóż za smutny człowiek, pomyślała. Sameima Kyusuke był człowiekiem wielkiego zapału i talentu, a jednak całe swoje życie całkowicie poświęcił zemście. Będzie podążał za swoimi wierzeniami i swoją moralnością jako diabeł do samego końca. Dobra, Mao wyciągnął pistolet z kieszeni. Skoro powiedziałaś, że przyszłaś mnie zabić, to pewnie masz jeszcze za nas którą ze swoich śmiesznych małych sztuczek. Posunął się do przodu. Cofnęła się do tyłu, aby utrzymać dystans. Oczywistym było, że konfrontacja fizycznej siły nie będzie jej na rękę. Co teraz? Co w takiej sytuacji może zapewnić jej zwycięstwo nad Mało? Walka wręcz odpada. Nie miała broni. Może na dachu było coś, co mogłoby odwrócić jego uwagę? Nie, Mało musi być bardzo dobrze zaznajomiony z całym budynkiem. Muszę przyznać, że pomimo braku poetyckości, skręcenie ci karku to zawsze jakaś opcja. Tak, to arogancja to największa słabość Mało. Mógł pociągnąć ze spód lub wezwać swoich towarzyszy, ale wybrał zabawę ze swoim przeciwnikiem. Nawet jeśli to ucieczka z tej sytuacji będzie trudna. Mało tak przechwalał się przygotowaniem gruntu pod jej śmierć, ale dach, na którym ją sprowadził, był rzeczywiście pułapką bez wyjścia. Jego żądza krwi uświadomiła Haru, że to nie jest gra. Haru była kompletnie nieprzygotowana. Była spychana do tyłu. Z każdym jej krokiem Mało zmniejszał dystans między nimi. Chyba nie masz lęku wysokości, co? W końcu Haru została przygwozdzona do ogrodzenia dachu. Nie mogła wymyślić żadnej metody kontrataku. Będąc na celowniku, przesuwała się wzdłuż ogrodzenia. Czy to już jest koniec? Wtedy usłyszała nad sobą hałas. Dochodził z helikoptera. Prawdopodobnie należał do wiadomości. Nie było żadnych znaków, że zauważyli zamieszanie i nie było tej gwarancji, żeby jej pomogli, gdyby ją zauważyli. Niemniej jednak wystarczyło, żeby odwrócić uwagę Mało. Spojrzał w niebo. Teraz? Nie, czekaj. To było zaproszenie. Jakby potwierdzając jej podejrzenie, Mało przemówił. Ech, co jest? Czy to nie była twoja szansa? Mało rzucił się na nią. Haru szukała sposobu na ucieczkę. Jeżeli teraz będą walczyć, to nikt nie przyjdzie jej na ratunek. Ale na dachu nie było żadnej osłony. Ale Mało był znacznie szybszy niż Haru. Jedyną drogą ucieczki prowadziło na drugą stronę ogrodzenia. Podmuch wiatru wstrząsnął dachem. Haru ledwo uniknęła chwytu Mało, stawając stopę na krawędzi dachu. Prąd, powietrze uderzył ją w plecy. Cóż, upadek z budynku Sanu też chyba nie będzie taki zły. Mało wycelował w nią. Jego palce były na spuście. Dreszcz, który przebiegł jej po plecach, nie był skutkiem wiejącego na nią wiatru. Złapała się ogrodzenia i spojrzała w dół. Poczuła, że właśnie odkryła swoją ostatnią nadzieję. Żegnaj. Pozdrów ode mnie swoją matkę. Haru wykręciła się, aby uniknąć kuli. Pościg wystrzelony przez Mało nie sięgnął celu. Jednak... potknęła się. Wyleciała w powietrze. To już drugi raz, kiedy jest w takiej sytuacji. Ostatnim razem, gdy była jeszcze dzieckiem, uratował ją młody chłopak. Kyusuke.
Wyciągnęła rękę desperacko, próbując się czegoś złapać. Znalazła jedynie śnieg. Bezowocnie topniał w jej, ręcach. Głosem, którego ledwo rozpoznała jej jako swój własny, krzyknęła, modląc się o jakąkolwiek pomoc. Zdychaj! Wszelkie inne odgłosy zniknęły z jej uszu. Haru zrozumiała, że spadła. Spojrzała na Mao. Już się nie śmiał. Stał tylko z ponurą miną, tak jakby opłakiwał zmarłych. Wzrok Haru przeniósł się na Mao, na nieskończone mroczne niebo. Jej wyciągnięte prawie ramię zdołało złapać się krawędzi dachu, ale tylko jedno ramię było, to było za mało, by powstrzymać jej ciężar. Wygląda na to, że wszystko idzie gładko. Zobaczywszy usami spadającą z budynku, wróciłem do zakładników. W końcu policja powinna niedługo do nas zadzwonić. Wyciągnąłem moją komórkę. Wybrałem ją do negocjacji z policją, by utrudnić im ustalenia położenia zakładników. Będą wiedzieli, skąd dzwonię. Ostatnim razem byłem na ulicach w dzielnicy handlowej. Następnym razem wybiorę się jeszcze w inne miejsce. Ale to mi jest negocjacje. To jest w następnym odcinku. No nie róbmy za długich odcinków. Potem mi się długo przetwarzają. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Nerka.